Jak radzić sobie z hejterami, część druga. Dużo osób myśli, że jeżeli ukryje się pod jakimś zacnym nickiem, jest całkowicie anonimowa, bezbronna i że można, może wszystko. Nic bardziej mylnego. A jeżeli ty w dalszym ciągu myślisz, że jeżeli ukryjesz się pod jakimś nickiem, jesteś kompletnie bezkarny, to pozwól, że wyprowadzę cię z błędu. Otóż nie. Nikt w internecie nie jest anonimowy. Dotarcie do osoby, która podszywa się pod kogoś lub ukrywa się za jakimś nickiem, jest naprawdę banalnie proste. Na forach internetowych działa coś takiego jak psychologia tłumu. Jak to działa? W skrócie. Jeżeli mamy jednego hejtera, który nam tam gdzieś walnął jakiś zacny elaborat i my tego nie skasujemy, albo admin tego nie skasuje, to jest duże prawdopodobieństwo, że pod tym komentarzem pojawi się kolejny, również hejterski. Umysł człowieka działa tak, że idzie za tłumem, więc z tych wszystkich osób, które będą Was czytać, jest większe prawdopodobieństwo, że pojawi się kolejny hejterski komentarz, aniżeli ten życzliwy. Mniej więcej na tej zasadzie działa psychologia tłumu. Jeżeli w Waszej społeczności jest zdecydowanie więcej osób Wam przychylnych, to w tym momencie na ten jeden komentarz hejterski może znaleźć się cała grupa osób, która po prostu, że tak powiem w cudzysłowie, taką osobę zacznie gasić. Niestety jedno i drugie do niczego dobrego nie prowadzi, jedynie do tego, że na naszym forum zrobi się bajzel, burdel i burza. Tak więc pamiętaj, jeżeli jesteś administratorem danego forum, strony internetowej bądź swoich social mediów, pilnuj takich rzeczy i usuwaj. Po prostu usuwaj. Pamiętaj, nikt nie musi znosić hejterstwa, a jest różnica między hejtem a konstruktywną krytyką.